Nazywam się Józef Przedpełski. Od razu mówię, że nazywano mnie zawsze Sławkiem. W nocy z 5 na 6 otrzymaliśmy rozkaz ewakuacji do Warszawy. Musiałem objąć dowództwo kompanii, kompania na moją komendę i prowadzę ją do Warszawy. Ja byłem pomiędzy drzwiami, a tym pomnikiem. I pocisk leciał od przeciwnej strony, uderzył w pomnik. Rozwalił ten pomnik, ale to mnie ochroniło. Ja dosłownie byłem 3 metry za pomnikiem. No i się okazało, że on jest w Narodowych Siłach Zbrojnych. Rozprowadzałem szaniec, gazetę ONR-owską. No to ja oczywiście natychmiast tam pobiegłem i się zgłosiłem do AK i natychmiast mnie przyjęli. Ja mówię, no to gdzie jest miejsce? Do sapera. Dowództwo AK rozpoczęło powstanie, nie informując o tym Narodowych Sił Zbrojnych. 1 sierpnia to, no ja przynajmniej nie wiedziałem, że tego dnia wybuchnie powstanie. Ja nie wspomniałem, że ja już będąc w Motryszowie, to razem z bratem przystąpiliśmy do ZWZ-u, do Związku Walki Zbrojnej.